Każdy poniedziałek o 14.15. Radio Zachód Interwencje. Magazyn lubuskich dziennikarzy społecznych. Lokalne problemy mieszkańców. Konfrontacje stanowisk. Próba mediacji. Masz sprawę, o której opowiesz na antenie? Przyjedziemy do Twojej miejscowości. Dzwoń. 665-000-103. Radio Zachód Interwencje. W poniedziałek o 14.15 na 103 i 106 FM oraz zachod.pl. To jest program Radio Zachód Interwencje. Dziś, no, można powiedzieć, pogoda nie dopisała, bo pada. Ale to nic, my jesteśmy na zielonogórskim deptaku. Dzisiaj mówimy o kolejnym etapie luzowania obostrzeń pandemicznych. Dużo się zmieniło od ostatniej soboty. Przypomnijmy, między innymi nie trzeba już nosić maseczek. Mówimy tu oczywiście o tak zwanej przestrzeni otwartej na świeżym powietrzu. Otwarte są też ogródki letnie. Ponadto, jeśli chodzi o transport zbiorowy, może być zajętych do 50% wszystkich miejsc dostępnych na przykład w autobusie. O tym dziś porozmawiam z moimi gośćmi, których myślę, że teraz najwyższy czas przedstawić. Z nami jest Joanna Branicka, rzecznik prasowy lubuskiego NFZ-u. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja już tak z przyzwyczajenia podchodzę ze swoim mikrofonem. Jest z nami również przedstawiciel jednej z restauracji, Ilwikolo, Zielona Góra. Dzień dobry. Pan Michał Mierzejewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Jacek Newelski, MZK. Dzień dobry. Udało mi się również przed programem złapać pana Pawła Janczaruka. Pan Janczaruk, Paweł, to oczywiście zielonogórski artysta, fotograf. Poprosiłem go o komentarz co do tych obostrzeń i o to zaraz pana Pawła poproszę. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, zacznijmy może od pana Pawła Janczaruka. Ja dodam tylko, że za chwilę będziemy łączyć się z panem Karolem Zieleńskim. To jest dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego. Pan Karol powie nam o tych obostrzeniach, co się zmieniło od soboty, co się zmieni jeszcze w tym miesiącu. Ale przejdźmy może do pana Pawła Janczaruka. Panie Pawle, jest pan zielonogórzaninem, porusza się pan często na rowerze. Widzi pan zmiany, które zachodzą tutaj na deptaku. Ja powiem szczerze, byłem dzisiaj zaskoczony. Dużo ludzi. Czułem tutaj pozytywną energię, mimo że pada. Ludzi też nie brakuje obecnie. Jak to jest, proszę powiedzieć? Jak pan podchodzi do tego, że nie trzeba już chodzić w maseczkach? Na chwilę obecną oczywiście, w tak zwanej przestrzeni otwartej, na świeżym powietrzu. Znaczy ja od początku byłem przeciwko noszeniu maseczek właśnie w takich przestrzeniach otwartych, kiedy nie spotykamy się z większą ilością osób. Oczywiście nosiłem ją ze względów na to, żeby oczywiście nie mieć kłopotów z policją, ale no, świeże powietrze jest po to, jak sama nazwa wskazuje, żebyśmy nim oddychali i mogli napełnić te płuca, a w szczególności jak godzinami siedzimy w pomieszczeniach zamkniętych, a ta rekreacja, którą dotychczas mieliśmy, to praktycznie zeszła do zera. Jedynym takim miejscem, którym można było ściągnąć legalnie maseczkę, to były parki, gdzie mogliśmy udać się właśnie po to, żeby poddychać i napełnić płuca świeżym powietrzem. Dziękuję bardzo, to był Paweł Janczaruk, a my teraz może przejdźmy do osób, które przyszły tutaj pod jeden z ogródków letnich koło ratusza. Zobaczymy, czy Państwo będą chcieli z nami rozmawiać. Dzień dobry, jesteśmy na żywo, Radio Zachód. Ja mam pytanie o ogródki letnie. Wreszcie można usiąść, napić się czegoś dobrego. Co Pan o tym myśli? To nie tak krótko, bo nie dużo rozumiem polski język, bo my z Ukrainy i tu nie dużo dawno, dlatego nie tak krótko mówię i wtedy ja zrozumiem, co Pan pyta. Pytam o to, że teraz już można chodzić bez maseczek na świeżym powietrzu i można sobie usiąść w takim ogródku. Co Pan o tym myśli? To jest super. A Pani? Tak. Dobrze, nie będę Państwu oczywiście przeszkadzał teraz. Sprawdźmy, porozmawiajmy może z innymi zielonogórzanami, którzy gdzieś tutaj jeszcze pojawiają się na zielonogórskim deptaku. Pan tutaj w czerwonym bardzo szybkim krokiem zmierza. Zobaczymy, czy uda nam się złapać. Dzień dobry, przepraszam, Radio Zachód. Jesteśmy na żywo, bez maseczki. Może Pan wreszcie odetchnąć. Co Pan o tym myśli od soboty? No, jest to no, piękna sprawa. No, powracamy do rzeczywistości, która była przedtem. Miasto tętni życiem, cudownie, jak na wakacjach. A ogródki letnie, znowu możemy sobie zasiąść. Możemy wreszcie sobie usiąść, wypić kawę, czy piwo, czy nawet pizzę zjeść, jest cudownie. Nawet mimo tego, że pada. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie. Teraz połączymy się z Karolem Zieleńskim, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego. Panie Karolu, słyszymy się? Halo, halo. Halo, słyszymy się, witam. Dzień dobry, panie Karolu, uszanowanie. Przed chwilą rozmawialiśmy z zielonogórzanami o tym, co sądzą o luzowaniu obostrzeń. Od soboty przypomnimy. No właśnie, panie Karolu, co się zmieniło od tej soboty, proszę przypomnieć naszym słuchaczom. Od
Od soboty 15 maja zmienił się limit osób w transporcie zbiorowym. Może być to 100% liczby miejsc siedzących lub 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących przy zachowaniu tych właśnie 50% miejsc siedzących niezajętych. Najważniejsze chyba coś, na co mieszkańcy Zielonej Góry, Gorzowa i całego Lubuskiego czekali bardzo długo, czyli otworzenie gastronomii. Jest możliwość skorzystania z usług tutaj gastronomicznych na świeżym powietrzu, na ogródkach zewnętrznych. W kolejnej fazie po 28 maja będziemy mogli wrócić do środku lokali, ale na razie mamy to na zewnątrz. Udostępniona została nam także ta kultura na świeżym powietrzu, czyli jeżeli mamy jakieś projekcje plenerowe filmów czy spektakle teatralne, operowe na świeżym powietrzu, możemy z tego korzystać. Co bardzo ważne, także edukacja tutaj. Do tej pory mieliśmy klasy 1-3 w nauczaniu stacjonarnym, natomiast wszystkie pozostałe w trybie zdalnym. Od dzisiaj, praktycznie dzisiaj wróciły do szkoły dzieci z klas 4-8 szkół podstawowych oraz młodzież ze szkół średnich. To się zmieniło, co ważne chyba dla wszystkich mieszkańców województwa lubuskiego. No, nie mieliśmy tego jeszcze w naszym województwie, ale mecze, na przykład mecze żużlowe może już oglądać 25% publiczności. No i z tego co pamiętam, panie Karolu, jeszcze w tym miesiącu pod koniec będzie można wrócić do siłowni, do klubów fitness, skorzystać z solarium, zgadza się? Tak, dokładnie. Będziemy mieli jeszcze tutaj takie dwa terminy skokowe, to będą dwa piątki. Ten piątek, czyli 21 maja, kiedy tutaj działalność będą mogły wznowić ośrodki kultury, kina. Wewnątrz już będziemy mogli wejść, 50% pojemności sal będzie mogło być wypełnionych. Wrócą także do działalności parki rozrywki na świeżym powietrzu, a także otworzone zostaną domy i ośrodki kultury, świetlice, które będą prowadziły działalność edukacyjną. To już od najbliższego piątku. Natomiast kolejny piątek, 28 maja, będziemy mogli wrócić do lokali gastronomicznych wewnątrz lokali. Będziemy mogli tam usiąść, spotkać się i porozmawiać. Oczywiście nadal jest limit tych 50% miejsc zajętych w środku, ale po tak długiej przerwie myślę, że to już nie będzie problemem. I tutaj musimy niestety, panie Karolu, postawić kropkę, żeby oddać głos innym gościom programu. Dziękuję panu bardzo serdecznie za udział w programie Radio Zachód Interwencje. Życzę zdrowia przede wszystkim, bo zdrowie jest teraz najważniejsze. I od razu z pytaniem do pani Joanny Branickiej, rzecznika lubuskiego NFZ-u. Mówimy dużo o tym, że można chodzić bez maseczek w przestrzeni publicznej, ale też są miejsca, gdzie te maseczki powinniśmy mieć na twarzy. Proszę o tym powiedzieć parę słów. Tak, dzisiaj jest trzeci dzień wolności od maseczki na świeżym powietrzu. Widać zadowolenie na twarzach ludzi rzeczywiście. Jednak też widać to, że jak wchodzą do pomieszczenia zamkniętego, to jest ten odruch i ta maseczka jest zakładana i bardzo dobrze, bo w pomieszczeniach zamkniętych maseczka jest nadal obowiązkowa i musimy się do tego stosować. Pamiętajmy, że od naszej postawy też zależy to, co będzie się działo dalej, bo w dużej mierze to, jak postępowaliśmy, też przyczyniło się do tego właśnie, jaki mamy obecnie stan, jeżeli chodzi o liczbę zakażeń. Maseczki to oczywiście bardzo ważna sprawa, ale porozmawiamy też o ogródkach letnich. Taki ogródek znajduje się m.in. w restauracji Il Vicolo w Zielonej Górze. Z nami menadżer tej restauracji, pan Michał. Panie Michale, proszę powiedzieć, z tego co ja pamiętam, to odbył się remont w państwa restauracji, tak? Jak teraz to funkcjonuje, jak wpłynie ten remont na państwa biznes? Tak, dokładnie. To można powiedzieć, to jest jedyny plus tej całej pandemii, że mieliśmy sporo czasu na przygotowanie naszego ogródka dla naszych gości, żeby czuli się bardziej komfortowo. Podnieśliśmy standard naszego ogródka, czyli zrobiliśmy zadaszenie stałe. Dzięki temu nasi goście w przypadku, kiedy będzie kolejne zamknięcie albo będą kolejne ograniczenia w pandemii i zamknięcie gastronomii, będą mogli przebywać w ogródku w jeszcze bardziej komfortowych warunkach. Jak państwo przeżyli te trzy fale pandemii, bo udało się państwu utrzymać na rynku? Tak, udało nam się utrzymać na rynku przede wszystkim dzięki naszym gościom, którzy nie zostawili nas, mimo że też przeżywali trudne chwile, bo ich firmy też nie funkcjonowały albo miały ograniczenia w funkcjonowaniu, ale byli z nami, zamawiali nasze jedzenia,
Druga sprawa to nasza cała załoga, która jeszcze z większym wysiłkiem pracowała, rzucała nam pomysły, nam jako szefom, co jeszcze możemy zrobić lepiej. No i przede wszystkim rozszerzyliśmy naszą ofertę, czyli wcześniejszych dowozów, których nie mieliśmy, wprowadziliśmy dowozy. Na początku sami woziliśmy jedzenie, później w miarę, kiedy tych dowozów było więcej, podpisaliśmy umowę z jedną z korporacji zielonogórskich i dzięki temu możemy dotrzeć do większej grupy naszych gości w krótszym okresie czasu. Zmieniły się też zasady korzystania z transportu zbiorowego. Jest z nami pan Jacek Newerski z MZK, Miejskiego Zakładu Komunikacji. Panie Jacku, proszę powiedzieć, co się zmieniło od tej soboty? No przede wszystkim możemy na pokład autobusu zebrać 50% pasażerów, 50% dostępnych miejsc jest w autobusie. A od października zeszłego roku było to tylko 30%. No i to wymagało takich bardzo, że tak powiem, działań z naszej strony. Musieliśmy obserwować te kursy, sprawdzać po monitoringu, po bramkach liczących. I tam, gdzie była taka potrzeba, były kursy dublowane, bądź były wysyłane większe pojazdy. Jak obecnie wyglądają zasady sanitarne w Miejskim Zakładzie Komunikacji, żeby pasażerowie czuli się wciąż bezpieczni? No w dalszym ciągu obowiązują maseczki. W dalszym ciągu obowiązuje dystans. Autobusy oczywiście są codziennie dezynfekowane, są też ozonowane, także na pewno w autobusach nam nic nie grozi. Ostatnie pytanie w tej części programu do pani Joanny Branickiej, rzecznik prasowy lubuskiego NFZ-u. Pani Joanno, nie powinniśmy chyba zapominać, że ten koronawirus ciągle jest wśród nas. Rozmawialiśmy przed programem, według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia z rana, 1109 przypadków w Polsce, 19 w Lubuskiem, ale jak to się mówi, licho nie śpi. Tak, liczba ta zdecydowanie zmalała, jeżeli chodzi o zakażenia w całej Polsce, również i w naszym województwie. Widać to także, że nie ma już kolejek przed punktami wymazowymi, chociażby w Zielonej Górze. Widać to również po liczbie łóżek zajętych w szpitalach. Także ten stan się zdecydowanie uspokoił, dlatego też właśnie stosowanie się do tych obostrzeń, które nadal jeszcze są, jest również bardzo ważne. I też należy pamiętać o tych maseczkach, żeby jednak mieć przy sobie maseczkę i po prostu zakładać ją w sytuacji, która tego wymaga. Więcej na temat regulacji, obostrzeń, tego co się zmieni w maju, będziemy oczywiście dyskutować w drugiej części programu Radio Zachód Interwencje. To jest program Radio Zachód Interwencja, a konkretnie druga część naszej audycji. Dziś rozmawiamy o luzowaniu obostrzeń. Od soboty kolejne luzowanie obostrzeń w całym naszym kraju, również w Lubuskiem, również w Zielonej Górze. Jesteśmy dosłownie przed zielonogórskim ratuszem. Przed chwilą przestało padać, więc możemy się już cieszyć tym, co się dzieje na Starówce. Tak patrzę teraz, czy są z nami może zielonogórzanie, z którymi moglibyśmy porozmawiać o kolejnym etapie luzowania obostrzeń. Zaraz może podejdziemy tutaj do Państwa, którzy będą iść w naszym kierunku i zapytamy. A dzisiaj oczywiście rozmawiamy o tym, że od soboty nie trzeba już nosić maseczek na świeżym powietrzu. Są między innymi otwarte letnie ogródki. O to wszystko zapytam mieszkańców Zielonej Góry. Dzień dobry, Radio Zachód, jesteśmy na żywo. Ja mam pytanie a propos maseczek. Nie trzeba już nosić od soboty na świeżym powietrzu. Co Pan o tym myśli? No super, super. Ja jestem bardzo zadowolony. No, COVID-a miałem. Przechorował Pan. Przechorowałem, no i teraz nie nosimy. Naprawdę jesteśmy zadowoleni. Przezorny, zawsze ubezpieczony. Widzę tutaj, że jednak Ty masz maseczkę. Ona jest przygotowana w każdym momencie, żeby ją założyć, tak? Tak. A pamiętasz, w jakich sytuacjach musisz mieć ciągle maseczkę na twarzy? Tak, pamiętam. Jak wchodzimy do sklepów albo gdzieś do restauracji. Fantastycznie. Ostatnie pytanie zadam na temat ogródków letnich. Czy czuje Pan, że odżył ten deptak zielonogórski dzięki temu ruchowi? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak, bo teraz dawno nie byłem i to patrzę. No cuda. Kwiaty, ludzie właśnie też gdzieś próbujemy pójść i usiąść. A tak a propos, byliśmy u lekarza, także też przychodni maska od razu. Co zamknięte, to maskę trzeba. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za poświęcony czas. Zmienia się rzeczywistość wokół nas, drodzy Państwo. Miejmy nadzieję, że tylko na dobre. Wcześniej rozmawialiśmy oczywiście z panem Karolem Zieleńskim o tym, co się zmieni. Ma zmienić się wiele. Jeszcze w tym miesiącu mają zostać otwarte siłownie, kluby fitness, ale również między innymi restauracje. Przedstawmy jeszcze raz naszych gości, z którymi już rozmawialiśmy w pierwszej części programu. Razem z nami Joanna Branicka, rzecznik prasowy lubuskiego NFZ-u. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze raz. Jest z nami również pan Michał Mierzejewski, restauracja Idwikolo, Zielona Góra.
Dzień dobry. Jacek Newelski, Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze. Witam ponownie. Rozpoczniemy od pani Joanny. Pani Joanno, dużo mówiliśmy o tym, gdzie jeszcze trzeba chodzić w maseczkach, gdzie one są ważne. Chodzi oczywiście o te przestrzenie zamknięte, o czym mówił przed chwilą jeden z młodszych zielonogórzan. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać? Jest taka pewna złota zasada, może nie każdy lubuszanin o niej słyszał. DDM. Co oznacza ten skrót? Tak, o tej zasadzie DDM powtarzamy już od dłuższego czasu, czyli dystans, dezynfekcja i maseczka. Zasada DDM jest bardzo ważna, proszę, aby Państwo o niej pamiętali. To jest jedna sprawa, ale są jeszcze szczepionki, prawda? Proszę powiedzieć, jak ze szczepionkami sytuacja wygląda. Jeżeli chodzi o szczepienia, zachęcamy do szczepień. Jest coraz szersza populacja osób, która może się już szczepić. Od dzisiaj można rejestrować 16 i 17 latków na szczepienie. Jeżeli chodzi o listę punktów, w których możemy poddać się szczepieniu, jest ich coraz więcej. Mamy ponad 200 punktów populacyjnych, a także działających pełną parą 26 punktów powszechnych. To tyle, jeśli chodzi jeszcze o kwestie bezpieczeństwa, bo my wciąż powinniśmy pamiętać o tym, że koronawirus jest wśród nas. Teraz zapytam menadżera jednej z zielonogórskich restauracji. Panie Michale, jak to jest u Państwa teraz? Mamy ten okres przejściowy. Mówi się, czy będzie czwarta fala pandemii, czy nie. Państwo są już po trzech. Udało się Państwu wyjść z tych tarapatów. Jaka jest przyszłość? Co Państwo planują dalej zrobić? Może jakieś nowinki wprowadzić, by sobie jakoś poradzić po tej pandemii? Bardzo byśmy nie chcieli czwartej fali i to mówię jako przedstawiciel całej gastronomii zielonogórskiej, bo wszyscy mieli bardzo trudny okres. Natomiast to, co my dalej planujemy w naszych działaniach, to przede wszystkim zostawiamy cały czas dowozy. Goście, którzy będą chcieli także odebrać sami dania, mogą je odebrać. No i zapraszamy wszystkich gości już do naszej restauracji, na razie na ogródku, pod koniec miesiąca już także w środku. Więc to też na pewno nam ułatwi i pozwoli nam przyjmować większą ilość naszych gości. Jeżeli chodzi o nowinki, tutaj szef kuchni Paweł Mierzyński, osobiście mój brat, cały czas aktualizuje, tworzy nowe dania, tworzy nową kartę, więc tutaj też zaskakujemy tym naszych gości. No i tak jak wspomniałem na początku, że my w swoich jakby planach, założeniach zakładamy ten czarny scenariusz, czyli musimy być przygotowani, że jesień może być tym miesiącem, tym okresem, że mogą pojawić się kolejne ograniczenia, bo tak musimy po prostu planować nasze kolejne działania. A czego Państwa nauczyła ta pandemia? Na pewno Państwo się czegoś nauczyli dzięki tym trzem falom, które nie były łatwe dla każdego z przedsiębiorców. Przede wszystkim dużo pokory, tak, do biznesu, do prowadzenia biznesu, także zdobywanie nowych umiejętności, ponieważ trzeba było całkowicie przeorganizować całą pracę naszego zespołu, czyli tutaj głównie chodziło o rozmowy telefoniczne, bo to one tak naprawdę budowały nasz biznes i oczywiście większą ilość zamówień, tak? Czyli tutaj szkolenia dla naszego personelu, które prowadziliśmy osobiście ja i nasz kierownik sali, Łukasz Orman. To był pierwszy etap od razu. No i później oczywiście jakby sprawdzanie, jakie są tego efekty, co ewentualnie trzeba w danej chwili zmienić i cały czas dostosowanie się do nowej sytuacji. Jacek Newelski, Miejski Zakład Komunikacji. Dużo zmieniło się też w transporcie zbiorowym. Trochę już o tych zmianach w pierwszej części programu rozmawialiśmy. To porozmawiajmy jeszcze o kwestiach dotyczących tego, co zrobić, żeby zrobić dobrze, mówiąc kolokwialnie, naszym pasażerom, tak? Żeby nie mieli żadnych problemów związanych potem z przechorowywaniem koronawirusa. Jak Państwo są przygotowani do tego? Chodzi mi tutaj między innymi o kwestię kupowania biletów właśnie w miejskich autobusach. Można skorzystać przede wszystkim z aplikacji mobilnych. Mamy w naszym mieście funkcjonuje ich aż 5. Ostatnio dołączyła Jak Dojadę. No i w tej aplikacji możemy po prostu bilet kupić, korzystając z telefonu komórkowego, także nie musimy dotykać automatu, ale mamy też w mieście przecież funkcjonujący bardzo długo, już 10 lat, bilet elektroniczny, no i za jego pomocą też zbliżamy kartę, doładowujemy ją przez internet w domu, następnie wsiadając do autobusu zbliżamy kartę do kasownika, nawet bez dotykania jego, także to też jest na pewno bezpieczne. Chciałem się zapytać, jak rozwija się Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, bo stawiamy na elektryczność, na wszystko co jest związane z przyrodą, by dbać o tę przyrodę na co dzień. Jak to wygląda teraz u Państwa?
No, myślę, że do tej pory jesteśmy miastem, które ma najwięcej autobusów elektrycznych w Polsce na jednego mieszkańca. No i będziemy w dalszym ciągu w tym kierunku szli. Planujemy zakup, ogłoszenie jeszcze przetargów w tym roku na kolejne 12 autobusów, 8 autobusów 12-metrowych i 4 autobusy przegubowe. I na pewno to jest ten właściwy kierunek. Wracamy do pani Jany Branickiej. My dużo mówiliśmy przed chwilą o szczepionkach. Też pani wspomniała o tym, że osoby od 16 roku życia mogą się zapisywać, a konkretnie ich rodzice. Czy możemy zachęcić może te osoby, które wciąż zastanawiają się, czy to zrobić, czy to jest bezpieczne, czy to jest niebezpieczne, jak jest naprawdę? Jak najbardziej chcieliśmy zachęcić do szczepień, które są już dostępne również, tak jak pan wspomniał, dla 16-17-latków, ponieważ daje nam to pewność i bezpieczeństwo, tak, że bezpieczni będą nasi bliscy i my będziemy bezpieczniejsi, jeżeli chodzi o zaszczepienie się. Przypomnę, że to jest też właśnie droga do tego, żeby może ustrzec się przed czwartą falą. Właśnie zachowywać dystans, dezynfekcja, maseczka wtedy, kiedy powinno się ją założyć oraz szczepić się. Te punkty drive-thru to jest też ważna kwestia, myślę, że możemy do niej wrócić. One też będą działały, ale oczywiście Państwo będą obserwować, w jakich godzinach powinny działać, gdzie. Mówię tutaj o całym Lubuskiem, żeby Lubuszanie się też nie martwili, że jeśli teraz jest sytuacja, kiedy tych zachorowań jest mniej, to oznacza, że nigdzie nie będzie tych punktów. Państwo po prostu to dopasują do aktualnej sytuacji, zgadza się? Jeżeli chodzi o punkty wymazowe, oczywiście na bieżąco analizujemy sytuację i w zależności od tego, jaka jest potrzeba, jakie jest zapotrzebowanie na dostępność tych punktów, są one dostępne harmonogramy oraz liczba w naszym województwie. Pan Michał, wrócimy do restauratora, do menadżera jednej z zielonogórskich restauracji. Ta praca zdalna, o której mówiliśmy, to jeszcze jest kwestia, o którą chciałem zapytać, bo to mnie zaciekawiło, czy pewne elementy związane z pracą zdalną już, można powiedzieć, zakorzenią się w Państwa pracy, nawet już po pandemii, czy pewne rozwiązania Państwo po prostu zaabsorbują? To tak jak wspomniałem na początku, że praca zdalna, w sensie rozmowa przez telefon, tak, no to dowozy zostają, zamówienia telefoniczne przyjmujemy. Są momenty, że mamy dwa telefony i przydałby się trzeci, tak, więc tych zamówień w określonych godzinach jest bardzo dużo, za co dziękujemy naszym gościom i na pewno one zostaną, tak, ten element. Jeżeli chodzi o inne elementy, tak, związane to, co z pandemią, no to dowozy, tak? One tutaj dalej będziemy współpracować z korporacją taksówkarską, która dostarcza punktualnie, nasi goście są zadowoleni, nie ma żadnych reklamacji, ta współpraca się świetnie układa. I na koniec jeszcze pytanie do pana Jacka Newelskiego, MZK. Dużo mówiliśmy o tym, jak MZK reaguje na to, co się dzieje. Teraz tych zachorowań jest mniej. Według najnowszych danych z dzisiaj 1109 w całej Polsce, 19 w Lubuskiem. Ale pamiętajmy o tym, żeby w miarę możliwości też zachowywać dystans w naszych autobusach miejskich, czy to jest Zielona Góra, czy inne miasto. O czym jeszcze pasażerowie powinni pamiętać, a często zapominają korzystać, korzystając właśnie z transportu publicznego? No zdarza się, że jednak zapominają o tych maseczkach, dlatego też apelujemy w komunikatach głosowych, apelujemy w spotach wyświetlanych na monitorach, żeby jednak o tym pamiętać. Ale muszę powiedzieć, że są to jednostkowe przypadki na szczęście. Większość pasażerów, nawet jak obserwowałem prowadząc autobus w sobotę, większość pasażerów przed wejściem do pojazdu zakłada tą maseczkę. Także to jest to dla nas bardzo pocieszające. Dziękuję Państwu w takim razie za to, że byli Państwo gośćmi programu Radio Zachód Interwencji. Ja postaram się jeszcze wykorzystać ten czas, że jest to tak pięknie, coraz więcej zielonogórzan na deptaku i może porozmawiać właśnie o luzowaniu kolejnego etapu obostrzeń. Dzień dobry, Radio Zachód, jesteśmy na żywo. Znajdziecie dla nas chwilkę? Nie, bo do dzieci się słyszymy. No dobrze, to ja w takim razie chwilkę jeszcze z Wami jednak pochodzę. Powiedzcie, co myślicie o tym, że już nie ma tych maseczek? Chodzi oczywiście o kwestie dotyczące takiej sytuacji, jak my teraz jesteśmy, na zewnątrz, na świeżym powietrzu. Czekałyśmy na to. Zdecydowanie. A powiedzcie, co myślicie o tym, że ogródki letnie są już otwarte. Skorzystałyśmy na jedno. Bardzo się cieszymy z tego. No i było super. Tak. Więc czekałyśmy. Nie zatrzymuję w takim razie. Dziękuję bardzo serdecznie. No to jeszcze może porozmawiamy tutaj z zielonogórzanami. Widzę tutaj jeszcze jakaś młodsza osoba, a może jej opinię jeszcze poznamy na temat luzowania obostrzeń. Dzień dobry, Radio Zachód, jesteśmy na żywo. Powiedzcie, co myślicie o tym, że nie trzeba już nosić maseczek tutaj w przestrzeni? Czujemy się szczęśliwi. Czujesz, że odżyłeś? Trochę tak. Powrót do normalności.
Dokładnie, czasami zapominam, że można je zdjąć. Dziękuję Ci bardzo. Drodzy Państwo, na całe szczęście mimo tego deszczu początkowego, teraz już pojawiło się słońce nad Zieloną Górą. Myślę, że też pojawiło się słońce w takim szerszym kontekście luzowania obostrzeń i tego, że wracamy powoli do normalności i miejmy nadzieję, że tej czwartej fali nie będzie, skończy się na trzeciej fali. O, słyszymy już dzwon, który znajduje się w zielonogórskim ratuszu, a on zwiastuje, że czas kończyć program Radio Zachód Interwencje. Dziś za wspólnie spędzony czas dziękuję Piotr Kuśnierz, który pracował dla Państwa przed mikrofonem, moderował rozmowę. Był z Państwem również Krzysztof Filmanowicz, którego Państwo nie widzą, ale jest nieodzowną częścią tego programu za kamerą, jak zawsze. W wozie transmisyjnym dziś pracował Tomasz Ostrowski, w studiu Radia Zachód Marcin Kosiński. Serdecznie Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. W każdy poniedziałek o 14.15 Radio Zachód Interwencje. Magazyn lubuskich dziennikarzy społecznych. Lokalne problemy mieszkańców. Konfrontacje stanowisk. Próba mediacji. Masz sprawę, o której opowiesz na antenie? Przyjedziemy do Twojej miejscowości. Dzwoń. 665 000 103 Radio Zachód Interwencje. W poniedziałek o 14.15 na 103 i 106 FM oraz zachod.pl.